Ja pierdzielę. Ale jazda. Cała ulica zalana. Wygląda, jakby jakiś tajfun tutaj przeszedł. Czeka nas trochę spinaczki po górach. Wiele osób już stąd spadło, więc... Ja nie wiem, którędy ten Google Maps nas prowadzi, ale już... Tędy wjazd kosztuje 340 lir od osoby. Jakaś masakra po prostu. Idziemy zobaczyć, czy się da wejść gdzieś do tego antycznego miasta od strony plaży. Taką sytuację mamy, słuchajcie, druga w nocy. Przeszła burza. Jeszcze gdzieś tam pioruny strzelają. Staliśmy tam, gdzie to auto. Już nam prawie woda pod drzwi nasze suwane podchodziła. Musiałem uciekać stamtąd. Stawaliśmy tutaj, gdzie jest wyżej. Widać nasze auto. Zaznaczyłem takim styropianem, czy ta woda się tu nie podnosi. Ale jak na razie chyba jest ok. Ja pierdzielę. Ale jazda. Cała ulica zalana. No bo tu jest wszędzie woda i to jest, tam jest coraz głębiej. Patrzcie. Nasze kochane pieski nas uratowały. Kochane mordeczki zaczęły szczekać. No ludzkie. Co tutaj tak sobie biedny stoisz? Dobra, idę do wana, bym tu obserwował sytuację. No tam już nie mamy jak wrócić, a z drugiej strony mamy zamkniętą tam bramkę, żeby wjechać na plażę. Na razie patrzymy i obserwujemy. No i taka sytuacja nam została, słuchajcie. Trzeba, kurczę, uważać, gdzie się parkuje. Masakra normalnie. Ja mam nadzieję, że powoli to będzie ustawało to padanie, ale jak słyszycie, cały czas pada. No jesteśmy gotowi, no zebrani, w razie co, to po prostu jadę jeszcze tam wyżej, chociaż jest tam barierka, ale myślę, że jakoś tam ją otworzę. Cześć kochani, ciężka noc za nami, Monika jeszcze dochodzi do siebie. Cześć, prostu... witajcie, ja przeżyłam po prostu chwilę grozy, jak Paweł otworzył drzwi od wana i wpadł w wodę po kolana. Tam nam się dziś rymuje. No, chyba nasze mózgi tak zaczęły szybciej pracować po tym całym incydencie. Chyba tak. No ale naprawdę, sytuacja była poważna. Stanęliśmy w mieście, a właściwie nie w mieście, bo to jest Olu Denis i jest to tylko tu taka mała jakby miejscowość, część tego miasta przy plaży. Nie staliśmy gdzieś na samej plaży, bo wiedzieliśmy, że będzie burza, że będzie padać. Ale nie chcieliśmy w takim dzikim miejscu zostać, no bo baliśmy się o samochód i w ogóle, a okazało się, że... Ulica też nie jest bezpieczna. Prawie nas zalało. Tak wygląda miejsce za nami po burzy. Niby są studzienki, powinno wszystko spływać, no ale liście spadają z drzew i chyba to wszystko się pozapychało. Jak widzicie, ta renówka cały czas tam stoi, także chyba, nie wiem, może nie ruszyła po zalaniu. No niestety, tam akurat jest taki dołek i w tym dołku staliśmy, więc dlatego ta woda się tam zbierała. Dobrze, że mieliśmy taką możliwość przenieść się na górkę. No i tu już wytrzymaliśmy bezpiecznie do rana. Tak, przestało padać i no, ja po kilku godzinach w końcu usnąłem. Jeszcze bardziej się wystraszyłem, jak zacząłem uciekać autem pod tą górę, a tam bramki zamknięte. Kurde, mówię, na plażę nie mogę dojechać. Jak ta woda zacznie się tu podnosić, to nie będę miał nawet drogi ucieczki. Sprawdziłem kłódkę, taka licha ta kłódka była, dwa razy młotkiem bym uderzył i bym wyjechał. Ale po prostu pokazało mi to znowu, jak trzeba uważać, gdzie się zostaje na noc, podróżując campervanem. Naprawdę, no kto by powiedział. Uliczka spokojna, cicha, że coś takiego nastąpi. No ale po tych wszystkich perypetiach wyszło słońce. Błękitne niebo, doczekaliśmy się tej super pięknej pogody. I mamy wielkie szczęście, bo możemy w tej pięknej pogodzie zobaczyć lagunę Olu Denis, do której tu przyjechaliśmy. I którą tak wszyscy rozsławiają na Instagramie tymi pięknymi fotkami. Czy tak jest naprawdę? Zobaczymy. No, chyba tutaj wczoraj burza nieźle szalała. Plaża super, piękna, szeroka, ale dzisiaj to wygląda, jakby jakiś tajfun tutaj przeszedł. Wszystko naprawiają, sprzątają. No mają chłopaki co robić. Okazuje się, że mieliśmy szczęście, bo właśnie rozmawialiśmy z lokalcem i powiedział, że
No dosłownie dzień, dwa wcześniej było tu jeszcze gorzej. Tak, był taki sztorm, że pozmywał tutaj biura i niektóre restauracje z plaży i toalety. Dlatego wszystko jest teraz naprawiane, sprzątane. Właśnie, a propos lokalsa. Namawiał nas na wycieczkę łódką i na paragliding, z czego słynie to miejsce. W lato pewnie słońce przyćmione jest padochronami i latającymi ludźmi, ponieważ no, jest to atrakcja na pewno niesamowita. Teraz jeżeli chodzi o cenę. 3000 lir za dwugodzinną wycieczkę. Łódką, tak. No gdybyśmy byli tylko dwie osoby, jeżeli by było więcej ludzi, no to wiadomo, że ta cena jest tak jakby do podziału. Paragliding $70 od osoby. Startuje się z 2000 metrów. Wjeżdża się tutaj na okoliczną górę Baba i z niej się leci i podziwia tę piękną lagunę. Lot pół godziny trwa. Lot musi być niesamowity, bo już widzieliśmy wiele plaż, ale takiego koloru wody jeszcze nie. Naprawdę, normalnie jest petarda. No i teraz tak rozkminiamy. Lecieć, płynąć, czy po prostu pochodzić albo poleżeć na słońcu. No. Jak widać, szerzy się już komercja w takich pięknych miejscach, żeby wjechać tutaj na lagunę, trzeba zapłacić za vana 250 lir. Myślę, za takiego jak nasz. Masz kartę lagun? No nie mam. Inaczej można zapłacić kartą lagun za wszystko. Za spa, za drinki, za masaże. Po prostu no, jest tutaj full wypas, all inclusive. Wystarczy tylko karta lagun, którą trzeba doładować. O, właśnie stamtąd byśmy startowali paraglidingiem. Wygląda, jakby tam leżał jeszcze śnieg. Ależ to musiała być kiedyś super miejscowa dla kamperów. Wyobraźcie sobie, jakby tu można było podjechać kamperkiem. Dotarliśmy już do końca tego cypla. Otacza go piękna laguna, turkusowa, płyciutka woda. No jest po prostu magicznie i nie jest może aż tak dziko, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jest pięknie. Na pewno się tu w sezonie dużo dzieje, dużo sportów wodnych można tu uprawiać, no po prostu bary, nie, no jest super, rodzinny wyjazd, dla mnie tu rewelacja. No jest. Na pewno nie można się nudzić, jeżeli ktoś chciałby właśnie przyjechać w to miejsce, to na pewno nie będzie się nudzić. Dokładnie. Ten pan, który nam wciskał ten paragliding, powiedział, że do 15 będzie pogoda, że nie będzie chmur, a miejsce startowe jest całe w chmurach, zobaczcie. To co, byśmy we mgle lecieli? Oj, Monika, tam faktycznie jest śnieg. Ja nie chcę do śniegu, także ja paragliding nie. Bach, decyzja zapadła. Ze wszystkich możliwych atrakcji wybraliśmy leżenie na plaży. Tak, dokładnie. Nie ma się co spinać. Całe życie przed nami, może jeszcze kiedyś spróbujemy. No ja źle wspominam rejs łódką z Maroka. Jeżeli ktoś nie widział filmu, to pojawi się gdzieś tutaj. No a Paweł stwierdził, że... No nic mi w życiu nie brakuje, nie chcę ryzykować. Ostatnio się naczytałem w jakichś wiadomościach, jak turyści spadli na tym spadochronie razem z instruktorem. I no, smutna historia i nie chcę ryzykować. No właśnie. Więc leżymy na plaży i odpoczywamy. No, nie jesteśmy sami. Przyleciał do nas właśnie jakiś przyjaciel bezdomny. No ty. Ej. Ej, ej. Opuszczamy to piękne miejsce. Bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy, aczkolwiek wystartowała motolotnia, jak odjeżdżaliśmy. Jeszcze na plaży byliśmy i ostatnie 10 minut to był jeden wielki huk. Także nie wyobrażam sobie w sezonie, jak to wygląda, jak bardzo duża ilość osób w powietrzu lata takim sprzętem. Musi być ciężko. Chyba bym nie odpoczął. Jedziemy w kolejne miejsce, ale czeka nas trochę spinaczki po górach. Ale mam nadzieję, że uda nam się tam dojść. Zobaczymy. No dojechać, a później dojść. Że niby mamy jechać pod tą górą. Mam nadzieję, że nam nic na dach nie spadnie. Jak cudownie.
Szok. Przyjechaliśmy zobaczyć Dolinę Motyli. Jesteśmy na górze, na klifie. Podobno wiele osób już stąd spadło, więc trzeba uważać. Paweł twierdził, że zejdziemy na dół, ale ja nie widzę takiej opcji. Myślałem, że gdzieś tam można, ale chyba nie. Ale jest pięknie. Dolina, jak sama nazwa wskazuje, słynie z motyli. Na wiosnę, a szczególnie w baju, podobno można spotkać tam na dole wszystkie gatunki. Motyli, które żyją w basenie Morza Śródziemnego. Także musi być pięknie, kolorowo i bajecznie. Można tam przypłynąć łódką, zejścia raczej nie polecam. No jest tam jakieś, ale patrzyliśmy na stronie, że ze sprzętem alpinistycznym. Także, no właśnie, nawet tu, żeby sobie pochodzić i po prostu popatrzeć na ten widok z góry, najlepiej założyć buty hikingowe, bo jak widzę tu niektórych ludzi w pantofelkach, to dreszcze przechodzą mi. No dobra, zabieramy się stąd, szukamy jakiejś miejscówki na dzisiejszą noc. Miejsce piękne, tyle mogę powiedzieć. Nie wiem jak jest na dole, trzeba wziąć łódkę, ale łódka już wiecie ile kosztuje. Ja nie wiem, którędy ten Google Maps nas prowadzi, ale już trochę przesadza. No bo już po takich górach, dolinach jeździć, to już jest trochę delikatna ale przesada. Ale jaki stąd jest widok. Jedziemy, bo tu jest wysoko i już jest bardzo zimno. Chcemy dotrzeć do Patara Beach. Mam nadzieję, że uda nam się przed mrokiem. Mrok już w sumie prawie jest, ale przed ciemnością. W końcu pierwszy raz na naszych miejscówkach mieliśmy sąsiadów. Niektórzy z nich to wygląda, że tutaj koczują już dobrych parę miesięcy, no ale nie ma się co dziwić. Jest blisko toaleta w jednej z restauracji, która jest zamknięta, ale właściciel chyba udostępnił takową, żeby sobie można było z niej korzystać. No fajny klimacik. Jesteśmy w miasteczku Gelemisz, niedaleko plaży Patara. Dzieli nas jakieś 2,5 kilometra. Można przejść na piechotę, ale my chyba podjedziemy samochodem. Nie wybieraliśmy się tam na noc, bo plaża jest czynna tylko do 8:00. Później na noc jest zamykana ze względu na żółwie Carreta, które tu są. No które może w końcu zobaczymy. Ale a jak nie, to będą w następnym filmie. Tak oto i wygląda miasteczko, w którym spaliśmy. No widać, że panuje tu fajny klimat w sezonie i trochę już nas zaczyna irytować, że tak jest wszystko pozamykane. Taki trochę depresyjny klimat. Pędziliśmy tu wczoraj przez góry już praktycznie po ciemku, po nocy, bo tam było zaledwie 5 stopni. Chcieliśmy zatrzymać się na noc. Ale ta temperatura nas trochę przeraziła. Po drodze zrobiliśmy jeszcze serwis toalety i po prostu prawie zamarzliśmy, więc lecieliśmy tu, a co nie było lepiej, bo było 7. No jak przyjechaliśmy było 11, ale później nad ranem było 7, także... No niezły skok temperatury jest. We bas to było uruchomione. No okazuje się, że tędy wjazd kosztuje 340 lir od osoby. Jakaś masakra po prostu. No żeby dojechać tu do plaży, no bez sensu w ogóle i ruiny zwiedzić i... Zawracamy i pan powiedział, że jest jakiś inny wjazd za darmo do plaży. No powiedzcie szczerze, no chyba to jest droga cena, prawda? No 10 euro od osoby, żeby wjechać na plażę i zobaczyć ruiny. Bardzo chciałem zobaczyć to miasto starożytne, no bo... Święty Mikołaj tam się urodził chociażby, mój imiennik Święty Paweł przybył na tę ziemię właśnie w tym porcie, w Patarze. No i niestety, co? Niestety Turcja na dziko chyba już powoli umiera. Wszędzie widzimy, że są opłaty, wszędzie są płatne parkingi.
prywatne zatoki i po prostu, no... Może taki region się, tutaj jest, no może zobaczymy taki region, dalej, co się będzie działo. Region się ciągnie już po prostu i ciągnie. No ale znalazłem tu dojazd do plaży jakąś inną drogą, zobaczymy, może nam się uda tam przejechać. No, plaża słynie z dużej ilości wydm, także ciężko dojechać w ogóle aż tak na samą plażę, ale zobaczymy, jak tam się ciapek sprawi. Na razie droga wygląda całkiem nieźle, ale jak widzicie, sporo hoteli tutaj jest. Wszystko do wynajęcia. Wille, hotele. Mówiliśmy wam w ostatnim odcinku, jak zwiedzaliśmy miasto duchów, że jest gdzieś jakaś brama z boku wejściowa i można po prostu nic nie płacić i wejść i zwiedzać. A zobaczymy, czy tu nam się uda wejść. Jak się uda, to z tego skorzystam. Bo ja muszę zobaczyć to miasto. Choćby za darmo. Kurde, to są dołki. No taka droga. Coś. Taka droga, kochanie, ale zobacz, jak to się robi pięknie. Nie, no ta droga mi się bardziej podoba niż tamta, szczerze mówiąc. I też. Ale czad. Chodźcie. To jest to, nie? Wow, cudo. Po prostu cudowne. Kurczę, te wydmy nie mają końca po prostu. Idziemy zobaczyć, czy się da wejść gdzieś do tego antycznego miasta od strony plaży. Zaraz się wszystko okaże. Powolutku wydaje nam się, że chyba dojdziemy do celu. Zbliżamy się do tego antycznego miasta. Nie wiemy, czy z tej strony będzie jakaś bramka. Oj, się potknąłem. A jest ścieżka, no jak widać bardzo. No, za nami została plaża, a przed nami widać jakąś bramkę, sklepiki. Zobaczymy, czy tam nie ma jakiejś kasy albo jakiegoś miejsca, gdzie sprawdzają bilety. Zaraz się wszystko okaże. Udało się wejść do środka za darmo. Kosztowało nas tylko to taki dłuższy spacer, może jakieś półtorej godziny tą bardzo długą plażą, ale spacer był super przyjemny. No, dokładnie. Zaoszczędziliśmy 700 lir. Jesteśmy w Patarze. Zwiedzanie zaczęliśmy od amfiteatru. Prawdopodobnie już zaczęto go budować w II wieku przed naszą erą, a przyszliśmy w to miejsce, ponieważ z doświadczenia po zwiedzaniu Efes wiemy, że się stąd zawsze rozpościera piękny widok na miasto. No i nie myliliśmy się. Za nami widać Agorę, dalej widać bramę Hadriana, no i całe miasteczko. Patrzcie, jak to jest po prostu zachowane. Te siedzenia są wykute w kamieniu z oparciem. Rewelacja. Monika, nie masz wrażenia, że ten amfiteatr jest lepiej zachowany niż ten w Efezie? Tak, definitywnie. W ogóle nawet ten kamień, z którego jest zbudowany, jest taki bardziej solidny. No tak jakby w ogóle nie było jakiejś sztucznej takiej rekonstrukcji. Wszystko jest takie wyrzeźbione, takie antyczne, nie? Tak, wszystko właśnie z tamtych czasów. Cudnie. No i możesz już zacząć śpiewać. Jesteśmy w Odeonie. Tu są podejmowane ważne decyzje. Panie marszałku, możemy zacząć obrady? Oczywiście, że możemy. No przecież nie jesteśmy tu od parady. Tylko, że coś frekwencja nie dopisuje. Nie wiem, gdzie są wszyscy. Ja zawsze jestem pierwszy. Nigdy się nie spóźniam. Na plażę może poszli. A pan Hołownia gdzie się wybiera? Pan Hołownia idzie do domu, bo nikt kurna nie przyszedł. Koniec. Wszyscy mają gdzieś to głosowanie, idę i ja. Idę na plażę. Żarty żartami, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, jak pięknie zachowany jest ten budynek. Na zewnątrz przetrwały jeszcze inskrypcje z imionami i nazwiskami osób, które obradowały tutaj, które były członkami tutaj urzędów w tym mieście. Wspaniałe. W budynku tym kiedyś również obradowała Licyjska Liga. Jak wiecie, Licyjczycy
władali tutaj tymi ziemiami. Ale pięknie, no, piękna historia. Za mną znajduje się rekonstrukcja łodzi, którą kiedyś poruszano się po Morzu Śródziemnym i prawdopodobnie takim statkiem przypłynął na tę ziemię Święty Paweł, mój imiennik. Cieszę się, że mogę zobaczyć, jak to wyglądało. Super. Za mną rozpościera się piękny widok na ulicę Portową, ponieważ miasto Patara, podobnie jak Efes, leżało kiedyś nad morzem. Z racji tego, że bardzo lubię Rzym, cieszy mnie fakt, że jestem w miejscu, w którym kiedyś przechadzał się Hadrian wraz ze swoją żoną Sabiną. W 131 roku odwiedził to miasto i na cześć tego wydarzenia wybudowano nawet dla niego bramę, która jest tam. Tak się zatraciliśmy w tym miasteczku, że straciliśmy w ogóle poczucie czasu. Warto tu przyjechać i nawet zapłacić te niemalże 700 lir. No nam się udało wejść tu fuksem, ale też jakoś fuksem chcemy stąd wyjść, no bo ta długa droga przez plażę trochę nas przytłacza. Paweł znalazł jakiś skrót przez krzaki. Ale nie wiem, czy mogę mu zaufać. Zaufaj. Na pewno dotrzemy tam przed świtem. Dobra, zmieniamy się, Monia. No to w krzaki. No to w krzaki. Skrót okazał się jednak skrótem. Zobacz, jaki nasz żwanik kochany przygotował dla nas już stoliczek i siedzonka. Mnie ratuje w tym momencie baklawa. Uzupełniam kalorie, zanim zrobimy jakiś obiad. Został mi jeszcze kawałek z wczoraj. No ale zgadnijcie, ja już swój zjadłem. No, ty już swoją porcję wczoraj chyba zjadłeś. Stwierdziliśmy z Moniką, że nigdzie się nie ruszamy. Mieliśmy jechać jeszcze zatankować wodę, ale w sumie mamy dwie kreski i nie chcemy się stąd ruszać. Dwie kreski, tak to... Slang van life'owy. Mamy ogólnie chyba trzy. Dwie kreski są? Nie, cztery to są. To się kąpiemy. Mamy dwie, to się można jeszcze wykąpać, dokładnie. Oszczędnie. Jutro się stąd ruszyłem, bo miejscówka jest naprawdę super. No, z tym widoczkiem to można po prostu spędzić całą noc. Pięknie jest. Monia, woda się gotuje. Kawa? Kawa. Ja też się napiję, dobra? Mhm. Od ciebie trochę. Dobra, zrobię taką mocniejszą, to się podzielimy. Ja chciałam zaznaczyć, że całą tą drogę przeszłam w klapkach, bo miałoby to być tylko spacer na plażę, a nie całodzienna wyprawa. No a wyszło jak wyszło. Ale chciałam jeszcze to podsumować, bo uważam, że gdybyśmy mieli to zrobić jeszcze raz, to właśnie tą drogą. I nie chodzi tutaj o pieniądze, tylko o cały ten po prostu spacer po wydmach, po tej plaży, nawet po tych krzakach z powrotem. To nam dało chyba najwięcej radości, także czasami warto tak gdzieś od tyłu wejść. Nie tylko po to, żeby zaoszczędzić, ale po to, żeby przeżyć coś fajnego. Idziemy sobie zrobić jakieś wrapy z tuńczykiem, a z wami będziemy się żegnać powolutku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie jakiś komentarz, łapkę w górę. No i zapraszamy za kilka dni. Tak, i nie zapomnijcie, że mamy profil na Patronite, jakby ktoś nas chciał wesprzeć, także serdecznie zapraszamy. Hej! Hej!